Jest po prostu takie. Dobra. Michał, nie tam? Nie uciera. Nazywam się Łukasz Skalik, jestem twórcą projektu tosiewytnie.pl oraz większości programów, które macie możliwość oglądać na tej platformie. I pewnie stamtąd kojarzycie moją osobę. W chwili, kiedy oglądacie to nagranie, kończy się pewien istotny etap w działalności tego serwisu, ale o tym za chwilę. W powstawaniu tosiewytnie.pl przyświecała idea podobna do koncepcji, na której bazuje wrestling. Wiadomo, że sport ten jest wyreżyserowany, posiada swój storyline, a zawodnicy używają pseudonimów. W naszym przypadku chodziło o to, aby poprzez odpowiednie produkcje o charakterze paradokumentalnym stworzyć swego rodzaju kabaret lub grupę filmową, która udawałaby stację telewizyjną. Tym samym prezenterzy krosowaliby się na wizji swoich programów, wchodząc w interakcje z innymi twórcami. Główny fundament jednak stanowiła obsada. Dakan, kierownik oraz Kostek i Stanek, czyli bracia Kwas. O tych ostatnich chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. To co? W zasadzie możemy zakończyć już odcinek. Do widzenia. Historia zaczyna się w maju 2009, kiedy to wcześniej przez 3 lata próbowałem uruchomić projekt o wpadkach w największych produkcjach hollywoodzkich, znany wam obecnie pod nazwą Ślepa Kliszka. Wiedziałem, że premiera tego programu to będzie murowany hit, bo na tego typu produkcje w tamtym czasie istniało olbrzymie ssanie w internecie. Od pewnego czasu różnymi kanałami atakował mnie młody twórca filmowy, urodzony w Kanadzie i od kilku lat zamieszkujący w Świekatowie pod Bydgoszczą, Martin Stankiewicz. Niektórzy kojarzyli go z reklamy pop-upa. Wszyscy mówią, że ta pierwsza jest najważniejsza, że z nią masz po sam grób, że ślub będzie, dzieci będą. Załóżmy, mam kobietę, myślę, że ona jest ostatnia, ten teges, przychodzi następna i wtedy tamta jest ostatnia. Proszę mi to wyjaśnić, postój. Oraz kilku amatorskich produkcji, jak na przykład ta. No, jestem rajstopman. Martin miał ksywkę Stanek, pochodzącą od fragmentu jego nazwiska, niesioną ze szkoły średniej, pod którą poprowadził premierowy odcinek Ślepej Kliszki. Otrzymał bardzo proste zadanie. Miał w sposób maksymalnie, skrajnie irytujący poprowadzić projekt tak, aby wkurzyć internautów swoim sposobem bycia. Tym samym zmuszać ich do interakcji, rozsyłania sobie klipów i rozmowy o tym projekcie. Pierwszy odcinek Kliszki obiegł dosłownie cały internet. Na Wykopie okupowaliśmy przez kilka dni pierwsze pozycje jako najbardziej żenujący program w Polsce. Witam w programie Ślepa Kliszka. Jeśli jesteś babką filmowca, matką filmowca, ciotką filmowca albo jego dziadkiem, nie oglądaj tego programu, gdyż jedziemy w tym programie po nich jak po psach. Nowe odcinki wypływały również poza nasz portal i pojawiały się nie do końca legalnie na różnych serwisach wideo. Jak ja nienawidzę tej pierdolonej Kliszki. Wszystko to działo się, kiedy Martin równocześnie zdawał maturę. Początki były masakryczne. Nie miał CV, spisał je na kolanie w firmie. Nie posiadał NIP-u. Musieliśmy kombinować, jak przelać mu pierwszą wypłatę. Nie miał dowodu osobistego, posługiwał się kanadyjskim paszportem. W zasadzie to było istne wariactwo, jednak mimo wszystko program Ślepa Kliszka przyjął się i nawet pojawiły się opcje i potrzeba stworzenia czegoś nowego. Zawsze miałem zdolność do wymyślania kretyńskich nazw, więc i tym razem nie mogło być inaczej. Uliczny kombajn miał swój debiut już na początku wakacji 2009, jednak z uwagi na to, że nikt na ulicy nie byłby w stanie rozmawiać z tak irytującym typem jak postać Stanka, tutaj Martin musiał przyjąć inny, bardziej stonowany charakter. Wtedy też pojawił się pomysł na stworzenie brata bliźniaka. Czego się wstydzą Polacy, czyli największe kompleksy naszych rodaków. Zapraszam serdecznie do obejrzenia materiału. Skoro ksywka Martina to był Stanek, czyli de facto zdrobnienie od imienia Stanisław, potrzebne było nam w tym momencie drugie imię. Martin faktycznie na drugie, w dowodzie albo w paszporcie, miał konstanty. W ten sposób udało nam się ulepić Kostka. Jednak nazwisko braci musiało mieć konotacje maksymalnie zbliżone do formy ich działalności oraz brzmieć możliwie nieprawdopodobnie. Tak powstali bracia Kwas.
Założenie każdej serii było proste. Stanek miał grać wnerwiającego lamera, lamusa i pozera. Miał skupiać na sobie gniew sfrustrowanych troli oraz hejterów. Więc jego programy odzwierciedlały po części tę postawę. Cześć, witam was w kolejnym wydaniu sieciowego nosiciela, czyli update'cie. Jak zawsze pokazujemy filmiki nadesłane. Przepraszam, stop. Pocisz się pod pachami. Dlaczego się k***a pocisz pod pachami? To jest gorąco. Czy ja tobie nie dałem pieniędzy na antyperspirant? Przepraszam ciebie! Czemu to nie działa w ogóle? Nie ma baterii. Kostek był przeciwieństwem. Prawiczek, dusza człowiek, ale bez przyjaciół. W zasadzie on też swoją dupowatością wnerwiał. Jednak ta postać faktycznie była popularniejsza. Właśnie, ostatnio jak ja chciałem przenocować, to mnie nie chciałeś przenocować. Nie, ja cię wyrzuciłem z mieszkania, to jest różnica. A dlaczego mnie wyrzuciłeś z mieszkania? Nie chcą państwo słyszeć tej historii. Nie chcę. Stanek miał wyciągać różne niewygodne smaczki z ich przeszłości. Na fanpage'ach postaci trwała nieustanna wojna między nimi i wyścig szczurów na lajki oraz suby. Jednak to nie wystarczyło. Żeby maksymalnie uwiarygodnić tych bohaterów, potrzebowaliśmy wykonać kilka kreatywnych zabiegów montażowych, w których obaj bracia występują razem na wizji, wchodząc ze sobą w różnorakie interakcje lub jakieś po prostu swoje tam przepychanki. Moimi absolutnymi faworytami były następujące opcje. W Polsce pracuje się tylko do godziny 18. Ja wiem, co mój brat robi tak naprawdę teraz. Jestem naprawdę mi wstyd za mojego brata, bo jest to mój brat bliźniak, ale muszę wam pokazać, bo chcę, żeby przestał mnie nękać i Sawika z update'a. I żeby wreszcie nastąpiła sprawiedliwość w wirtualnej Polsce. Dlatego zobaczcie sami. Teraz właśnie tutaj za nas państwo zobaczą, co się kryje, prawda, z tamta kwasa. O, co to za taśma jest? Taśma jest tak, sraj taśma, widzicie? Proszę, i teraz ona prowadzi... Ostro dajesz, ostro! Sawik jak zwykle prowadzi program bardzo ładnie. Ostro! A mam cię, gagatku! Co ty tu robisz, kretynie jeden? Wynocha z mojego studia, proszę szybciutko! Co ja tu robię? Co ty tu robisz? No ja kręcę program. Ty kręcisz program? Ja kręcę program! Wynocha mi stąd, Menelu! Jeden! Szybko stąd! Menelu, tak właśnie! Menel! Jesteś Menel! Idę do prezesa, właśnie teraz zabieram twoje dowody. A idź sobie do prezesa! A ja cię już w ogóle nie słucham! Połamany szybko stąd wyjdź! Ignoruję cię, wyjdź, wychodź, szybko! Idź do prezesa, biegnij, no podkażę się na dywanik, no szybko! No, poszedłeś? Matka by się za ciebie wstydziła, wiesz co? Haha, mama, własna tak. Matka by się za ciebie wstydziła. Jesteś świnia. Sam jesteś k***a świnia! Powiedz konkretnie. No operator i kawałek bumowca, że się odwijają w brzuch. Gdzie, no? No jak? No tutaj na zdjęciu, ty debila ze mnie robisz. No pokaż palcem, gdzie, no. Tutaj, nie widzisz, patrz, tutaj jest fragment i tutaj. Na tych wstawkach z kwasami to najlepiej poznaliśmy sztukę montażu. Staraliśmy się też w przekazach prasowych używać sformułowania postaci braci kwas, a tym samym nie zdradzać prawdziwych, faktycznych personaliów Martina. Przykładem był wywiad udzielony w Cannes. No, wykazywały w pewien sposób talent. Tutaj mówimy o na przykład braciach Kwas, Stanku i Kostku tak zwanym. Czy kampania trzylecia WPTV, na której dokleiliśmy ich na zdjęciach. Ludzie jednak pisali dalej, oburzeni brakiem prawdy. Więc do filtra w komentarzach na stronie To się wytnie wprowadziliśmy nazwisko Martina, blokując posty z jego personaliami. Z kolei na fanpage'ach banowaliśmy każdego, kto z uporem maniaka próbował zdradzić faktyczną tożsamość braci. Wychodziliśmy z prostego założenia. Jeśli nie rozumiesz formy tej rozrywki i nie potrafisz brać udziału w zorganizowanej zabawie, nie jesteś tutaj potrzebny. Jednak zdecydowana większość naszych fanów, ku naszemu zresztą może nie zaskoczeniu, była doskonale zorientowana w tworzonej przez nas fikcji. I w sposób bardzo umiejętny wkręcała innych ludzi, którym
którzy próbując odkryć prawdę i krzycząc o niej, imputowana była schizofrenia. Imputowała tą schizofrenię właśnie olbrzymia liczba ludzi. Także taki człowiek, jak do nas przychodził, no był naprawdę, delikatnie mówiąc, zdezorientowany. To użytkownicy tak naprawdę odegrali najistotniejszą, najważniejszą rolę w opracowaniu fabuły, którą udało nam się uzyskać. I to był jeden z najpiękniejszych elementów trollingu, który tworzyliśmy w warstwie rozrywkowej. Zaczęło pojawiać się dużo fanpage'y o prawdziwym Stanku oraz zdjęć, na których z ukrycia fotografowano Martina. Sam musiałem na swoim Facebooku wprowadzić ograniczenia prywatności. Pamiętam, jak na samym początku naszej działalności umówił się na randkę z dziewczyną. On prywatnie był zawsze bardziej kostkiem niż Stankiem. Tymczasem ona myślała, że umawia się z właśnie Stankiem wariatem. Randka skończyła się bardzo wymownym milczeniem. Jednak jednym z najpiękniejszych i najsympatyczniejszych momentów, jakich byłem świadkiem w swojej karierze zawodowej, była taka mała chwila na zlocie fanów tosiewytnie.pl w lipcu 2012. Martin nagle zdjął czapkę kostka, rozczochrał włosy i zaczął gadać jak Stanek. Po czym porwał na scenę swoją dziewczynę Laurę i ją przy wszystkich pocałował. Twarze ludzi były bezcenne. Dla wielu z nich było to prawdziwe zaskoczenie. Poprosiliśmy przy tej okazji naszych fanów, aby na ewentualne zapytania po powrocie ze zlotu w kontekście istnienia braci Kwas odpowiadali jak najbardziej twierdząco. Cała akcja była niesamowita, bo w kanałach, szczególnie social mediowych, wywołała kompletną dezorientację właśnie u tych osób, które próbowały dociec prawdy o braciach, a tym samym pomogli nam w kreowaniu storyline. Dzięki wam za to. Fani Tosiewytnie, jaki jest ulubiony program na Tosiewytnie? Z perspektywy czasu patrząc, powiedzcie mi, czy w tym kraju jest drugi taki człowiek, który byłby w stanie przez 4 lata odtwarzać różne dwa charaktery. Mało tego, pracując w pewien sposób anonimowo. Szapoba, gdyż moim zdaniem takiego numeru w polskim internecie jeszcze nikt nie odwalił. Siema. Cześć! Siemana! Wreszcie update ma nowego z***stego prowadzącego i tego typa obok. Tak, mogę? Znaczy, my mieliśmy zapowiedzieć update'a przed Maciejem. Znaczy, update taki był przed Maciejem. Ja tej nie biorę. W sensie taki program był, a znaczy, to nie był update. Dlatego, szanując twoją decyzję, Martinie, o zakończeniu współpracy z platformą tosiewytnie.pl, chciałbym ci w tym miejscu bardzo szczerze podziękować za wkład wniesiony w rozwój tego projektu. Życzę ci wielu sukcesów, zarówno na stopie prywatnej, jak i zawodowej, żeby wiatr kreatywności sprzyjał ci jak najdłużej. Z kolei wszystkich fanów Martina zapraszam na jego nowo utworzony oficjalny fanpage. Warto go polubić, moim zdaniem, gdyż prędzej czy później jeszcze usłyszycie o tym pozytywnym wariacie. Dzięki.